Raport 0% alkoholu, 100% smaku zbiera naszą wiedzę na temat rozwoju rynku piw bezalkoholowych i tego, jak konsumenci odbierają tę kategorię. Popularność piwa bezalkoholowego rośnie tak naprawdę wszędzie na świecie, nie tylko w Polsce, zarówno w krajach Europy, jak i za oceanem. Polska na tle innych krajów właściwie nie odbiega specjalnie od tego trendu. To, co widzimy, to, że wszędzie to piwo bardziej rośnie w sekcji piw smakowych, też dlatego, że tam jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o różnorodność smaków, ale także dlatego, że piwo to często jest pite w takich sytuacjach, jak inne zwykłe napoje bezalkoholowe, które często jesteśmy przyzwyczajeni do soków, które są owocowe, do innych napojów gazowanych, które są w dużej mierze owocowe i właśnie takie smakowe. I piwo bezalkoholowe, smakowe właśnie też takich walorów dostarcza. Polska w tym rozwoju jeszcze nie jest tak daleko jak niektóre inne rynki, na przykład nasi sąsiedzi. W takiej bliskiej nam Słowacji piwo bezalkoholowe stanowi już 16% rynku piwa w ogóle, podczas gdy w Polsce jest to blisko 5%. Także na pewno ten rozwój w Polsce jeszcze będzie dynamicznie trwać, podobnie jak właśnie obserwowaliśmy to w innych krajach. Największym uznaniem cieszą się smaki owocowe i zarówno są to takie smaki klasyczne z owoców wiązanych z polskimi owocami, takimi jak jabłka na przykład, czy klasyczny już w piwie dodatek smaku owocowego czy cytrynowego. Natomiast także to, co się pojawia i coraz bardziej rozwija, to są piwa o smakach owoców egzotycznych, które producenci wprowadzają do swojej oferty, właśnie chcąc zachęcić często najmłodszą część właśnie konsumentów piw bezalkoholowych. Rosnąca popularność piw bezalkoholowych w Polsce wynika ze zmieniających się trendów konsumenckich. Konsumenci chcą czegoś innego, chcą innej oferty, chcą różnorodności, ale przede wszystkim chcą być fit. Co to oznacza? Fit oznacza nie tylko to, że dbają o swoją dietę, dbają o aktywny styl życia, ale także chcą być bardziej świadomi tego, co robią, chcą też bardziej odpowiedzialni, w związku z tym chcą spożywać mniej alkoholu albo w ogóle. Jest to piwo, ma smak piwa, ma to, co konsumenci lubią najbardziej w piwie, więc pasuje im piwo bezalkoholowe do okazji piwnych, czyli przyjaciółmi, w domu, przed telewizorem oglądając mecz, także na grillu, na pikniku, czyli te wszystkie okazje towarzyskie, które w sposób naturalny towarzyszy nam piwo. Ale jednocześnie ze względu na to, że w tym piwie jest brak alkoholu, to piwo pasuje do takich okazji jak w pracy, ponieważ tam nie ma alkoholu, jest to zwykły napój, jak przy uprawianiu sportu, jak mogę napić się piwa, kiedy prowadzę, zwłaszcza długo prowadzę, jestem zmęczony, więc wszystkie te okazje, do których absolutnie piwo nie było przeznaczone i absolutnie wręcz zakazane, piwa bezalkoholowe otwarły tą okazję i konsumenci to wiedzą i mówią tak, do tych okazji także to pasuje.